Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o wszelkich dziwactwach. No i w internecie. Internet jest odzwierciedleniem rzeczywistości tego, co się dzieje. Idźmy dalej, proszę Państwa. Nieprawidłowy Wonga Wonga się facet zbłaźnił. Proszę Państwa, potem tutaj następna smart pożyczka, że nieprawidłowy format imienia i nazwiska. Ale jaki jest prawidłowy format imienia i nazwiska, to się tego nie dowiesz, bo tam biuro jest nieczynne, a oni nie dali tutaj przykładowego imienia i nazwiska formatu przykładowego. Także proszę Państwa, no jesteśmy w takim świecie, który po prostu jest diabelski, nieboży, nieuczciwy, niesprawiedliwy, kręcał, co się wyczuwa, chyba żebyś była ślepa i głucha, to wtedy, więc diabłu chyba o to chodzi, żeby ludzie byli ślepi i głusi, bo to inwigilacja jest jakby taka jednostronna. Ja czytam swoją pocztę, proszę Państwa, dalej opuszczam te dziadostwa, proszę Państwa. Dziadostwo i się kręci tutaj. Tak. Dalej idźmy, dalej. Piotr i Paweł. O, proszę Państwa. Piotr i Paweł, tak. No, co tam dalej? Piotr i Paweł. Jak to będzie wyglądało? Piotr i Paweł, tak. Że warto im poświęcić nieco uwagi. Życie na Marsie. Dziwaczne. Życie na Marsie, tak. No, prędzej życie na Marsie, jak tu co. No. Anna Piotrowska, zapraszam. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 19. Czas na informacje dnia. Kamil Stoch zdeklasował rywali, mówi minister sportu Witold Bańka. Polak wygrał dziś trzeci konkurs turnieju czterech skoczni. Procedura wszczęcia sankcji wynikających z artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej nie zostanie zastosowana, uważa wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair apeluje o drugie referendum w sprawie Brexitu. Oni by chcieli, żeby wiesz, spłacić trzy razy więcej. Minister sportu Witold Bańka uznał za fantastyczny dzisiejszy sukces Kamila Stocha. Polski skoczek narciarski wygrał w Innsbrucku czterech skoczni. Kamil Stoch zdeklasował rywali, mówił minister w TVP. To naprawdę fantastyczny, fenomenalny sukces i no, Kamil, można powiedzieć, zdeklasował rywali, pokazał prawdziwą klasę, mówiąc kolokwialnie, odpalił rakietę i wygrał z zdecydowaną przewagą. No, fantastyczny dzień, fantastyczny moment. No i po raz kolejny słyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Witold Bańka dodał, że trener polskich skoczków tak ustawia ich formę, aby jej szczyt przypadł na lutowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu w Korei Południowej. Jestem przekonany, że trener trafi z formą, powiedział minister Witold Bańka. Dodał, że cały sztab szkoleniowy pracuje na dobrą formę skoczków. Drugie miejsce w Innsbrucku zajął dziś Norweg Daniel André Tande, a trzecie Niemiec Andreas Wellinger. Kamil Stoch jest liderem w klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Procedura wszczęcia sankcji wynikających z artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej nie zostanie zastosowana, powiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Polityk PiS ocenił, że polski rząd znajdzie kolejnych sojuszników, którzy podobnie jak Węgry będą popierali nasze stanowisko przed Komisją Europejską. Jestem spokojny o to, że ta procedura wszczęcia sankcji wobec Polski nie zostanie zastosowana. Leży to nie tylko w interesie samej Polski, ale i tych wszystkich państw, które mogłyby mieć i mogą mieć dzisiaj obawę, że za chwilę będą kolejnymi na celowniku jednego czy drugiego urzędnika brukselskiego. Słucham. W przyszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki wybiera się do Brukseli. Będzie rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem oraz jej wiceszefem Fransem Timmermansem. Poseł PO Arkadiusz Myrcha przewiduje fiasko tych rozmów. Powodem ma być podpisanie przez prezydenta ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości.
Ta wizyta będzie dla premiera Morawieckiego z gruntu przegrana, bo właśnie o poszczególne zapisy tych dwóch ustaw toczy się spór w tej chwili z Komisją Europejską. Chcesz, czy one stały się podstawą uruchomienia całej procedury związanej z artykułem 7, więc żadne tłumaczenie, żadne ładne angielskie słowa nie zmienią przecież treści tych dwóch ustaw. W grudniu Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie wobec Polski procedury związanej z artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej. O nałożeniu sankcji muszą zdecydować wszystkie państwa wspólnoty. Tony Blair apeluje o drugie referendum w sprawie Brexitu. Były brytyjski premier jest przekonany, że decyzja o wyjściu z Unii była błędem, a gdy mieszkańcy wysp poznają ostateczne warunki rozstania, zmienią zdanie co do jej opuszczenia. Brytyjczycy powinni dostać kolejną szansę, by rozważyć kwestię członkostwa, przekonuje były premier. W czerwcu 2016 roku zagłosowaliśmy za wyjściem, nie wiedząc na jakich warunkach miałoby się ono odbyć. Kiedy te warunki poznamy, mamy chyba prawo przemyśleć sprawę na nowo. Krytykuje też swoje byłe stronnictwo. Uważa, że w sprawie wychodzenia z Unii Partia Pracy jest, tu cytat, bojaźliwa i odważnie powinna przeciwstawiać się temu, co były premier uznaje za brexitowe mity. Reakcje? Anonimowy polityk Partii Pracy mówi w BBC, że te uwagi są szkodliwe, bo sporo zwolenników lewicy również głosowało za wyjściem ze wspólnoty. A Norman Lamont, były konserwatywny minister finansów, komentuje. To po prostu próba sabotowania rezultatu referendum. Prawdziwie unijna szkoła referendalna. Jeżeli ludzie się sprzeciwią, ponów głosowanie, a jeżeli będą za, idź dalej. To czysty cynizm. Tony Blair zapowiada większą aktywność polityczną w decydującym okresie przed Brexitem, planowanym na koniec marca przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Coraz mniej katolików chodzi co niedzielę do kościoła, wynika z danych, które opublikował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Mimo że ponad 90% Polaków deklaruje się jako katolicy, to tylko nieco ponad 1/3 z nich chodzi co tydzień na mszę świętą. W 2016 roku 16% katolików w Polsce chodziło co niedziela do komunii. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 3/4 wcześniej. Nie chodzi, bo to co mają chodzić. Traktujemy jako wyzwanie, mówi dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ksiądz Wojciech Sadłoń. Należy zwrócić uwagę na duszpasterstwo, że można by zrobić lepiej, można by budować parafie bardziej wspólnotowe, można by prowadzić lekcje religii, które będą bardziej angażowały młodzież w życie kościoła. Katolicy też mogliby lepiej świadczyć swoim życiem o swojej wierze, ale z drugiej strony nie należy zapominać o tym, że Polacy tracą wrażliwość duchową. Kościół cały czas szuka nowych sposobów docierania do wiernych. Ponad połowa parafii w Polsce. No to nic z tego, za późno, to jest zła religia, no to jak to ma... Mówi kierownik Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej, ksiądz Józef Kloch. Ważne też, żeby biskupi w diecezjach po prostu o to dbali, żeby wiedzieli, że współczesnym językiem jest internet. I to nie jest ekstrawagancja, tylko to jest po prostu język współczesnego człowieka. Na co dzień 21 tysięcy księży w Polsce angażuje się duszpastersko, pracując w 10 tysiącach parafii. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Czas na pogodę. Nocą będzie pochmurno i deszczowo. Lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura od 0 do 2 stopni na wschodzie, do 4-5 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat początkowo możliwy spadek temperatury nawet do minus 5 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, na południu w porywach do 65 km na godzinę, a wysoko w górach do 100. Inny telefon podany, to dlatego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6:19. Wieczór w Polskim Radiu 24. A dokładnie czwartkowy wieczór, czwarty dzień stycznia w kalendarzu. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam do wspólnego słuchania Polskiego Radia 24 do północy. Kulisy spraw i Wojciech Surmacz już za kilka minut. Sport na naszej antenie po 19:30. Tematyka międzynarodowa jeszcze przed godziną 20. O rejestrze pedofilów, o tym jak chronić dzieci przed molestowaniem, porozmawiam z kolei po 20. Znowu kolejna jakaś głupota, daj spokój. My już mamy jednego Zaleckiego i co z tego? Przyszła Zośka Maciąg, dewotka, powiedziała, że nie jest pedofilem i go wypuścili z więzienia. Jak dwie osoby gwałcił od tyłu, to nie miały 15 lat. Przecież żeśmy wszystko czytali w policji. No i co? Po co to gadać? Po co to gadać? Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego. A inny będzie siedział, no. No masz, patrz. Ignoruj, bo mnie to denerwuje. Ale zakończyłem. W szeregu innych spraw natury gospodarczej czy ekonomicznej. Doniosłość wizyty Mateusza Morawieckiego polega na tym, że była to pierwsza
pierwsza oficjalna wizyta polskiego premiera w stolicy kraju najbliższym Polsce, historycznie i współcześnie, a więc wizyta nie w Berlinie, ani nie w Paryżu. Dowód na samodzielność polskiej polityki zagranicznej. Fakt ten zachodnie media odebrały więcej niż niechętnie. Tak samo zareagowała polska opozycja i jej liczne media. No cóż, nie wszystkim Polakom zależy na Polsce. Doniosłość tej wizyty polega na tym, że premierzy dwóch liczących się europejskich krajów, członków Unii Europejskiej, po raz pierwszy mówili oficjalnie otwartym tekstem, bez politycznej poprawności, bez tej całej nowomowy, tak charakterystycznej dla europejskich elit. Nie chcemy żyć w imperium, tylko w wolnych państwach europejskich, powiedział Viktor Orban. A więc projekt europejski... No pewnie, bo nie wolno być niewolnikiem, bo żydostwo, inwigilacja jednostronna. Ci mówi, że imię, nazwisko, nieprawidłowy format, ale on nie poda prawidłowego formatu, bo po pierwsze nie napisał przykładowo, a po drugie jest nieczynna firma o tej porze. O czym my tu mówimy? Głupoty same, proszę Pani, głupoty. I z ludzi robią głupich. Nie dość, że są sami głupi, to jeszcze i z ludzi robią głupi. 87-800, tak? Dobra. ...hodował koncepcji jednego wielkiego państwa europejskiego z własną walutą, wojskiem, polityką wewnętrzną i zagraniczną. O takich Stanach Zjednoczonych Europy marzył kiedyś nawet profesor Felix Koneczny, ale zdumiałby się wielce, że ten projekt można budować bez chrześcijaństwa. Ba, wbrew chrześcijaństwu i państwom narodowym. Dlatego usłyszeliśmy wyraźnie, że obaj premierzy nie godzą się na funkcjonowanie swoich państw w charakterze postchrześcijańskim i postnarodowym. Narodowość, tożsamość narodowa i chrześcijańska, mówił Viktor Orban, jest tym, co nas umacnia. Te zgodne deklaracje, jakie padły w Budapeszcie, odsłaniają faktyczne źródło konfliktu między krajami starej i nowej Unii. To zasadnicza sprzeczność, która powoduje stygmatyzowanie na forum unijnym zarówno Polski, jak i Węgier. Kiedy my twierdzimy, że wierzymy w wartości europejskie, to mamy na myśli uniwersalne wartości chrześcijańskie, dzięki którym wyrosły państwa narodowe. Bez tych wartości nie byłoby przecież Węgier ani Polski. Niemcy i Francja mają inną koncepcję, inna też była ich historia, a w niej okresy zaciętej walki z Bogiem. Nie cenią znaczenia państw narodowych i tych resztek chrześcijaństwa, jakie pozostały jeszcze na Zachodzie. Chrześcijaństwo ma być wyeliminowane, tym samym likwidacji mają ulec państwa narodowe. Temu celowi ma służyć polityka migracyjna, masowy napływ islamskiej ludności, która ma przyspieszyć te procesy. To dlatego też islam korzysta z większej Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra i proszę być znany. Daj, to właśnie nasze radio Conchita. Stąd tak silna presja na inne kraje Unii Europejskiej, a szczególnie na Polskę i Węgry w celu przyjmowania islamskich emigrantów. No już tak samo jak w Niemczech i we Francji. Ma istnieć ten sam model rozwoju społecznego i z tym nie zgadzają się... Już jesteśmy. Państwa europejskie muszą mieć prawo decydowania o tym, kogo przyjmą, a kogo nie przyjmą, przypomniał tę oczywistość premier Mateusz Morawiecki. Stawianie do kąta krajów, które nie godzą się na zunifikowany, utopijny model, odbywa się za pomocą struktur Unii Europejskiej, szczególnie Komisji Europejskiej. Straszak w postaci uruchomienia artykułu 7 traktatu nie ma nic wspólnego z prawem, tym bardziej z rzeczywistością. To tylko zasłona dymna, za którą kryje się wymuszenie uległości. Powtórzę słowa Viktora Orbana. Nie chcemy żyć w imperium. Dlatego tak ważna była ta wizyta, której przyglądały się z uwagą inne kraje leżące w przestrzeni geopolitycznej między Rosją a Niemcami. Tak właśnie zdefiniował Europę Środkową Viktor Orban. To przestrzeń między Rosją a Niemcami. Albo będzie ona samodzielna i silna siłą swoich państw narodowych, albo znowu zostanie zagospodarowana politycznie i ekonomicznie przez sąsiadów. I oto toczy się ta dramatyczna walka. To był felieton Wojciecha Reszczyńskiego. Prawie 12 minut po godzinie 19 już teraz w studiu Polskiego Radia 24. Wojciech Surmacz i jego gość. Kulisy spraw. Dobry wieczór Państwu. Nie zaskoczy Państwa również i w tym tygodniu, jak co tydzień w czwartek od dłuższego czasu, gościem Polskiego Radia 24 i Kulisów Spraw jest
pan Marcin Karliński ze Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała. Witam Państwa. Dobry wieczór. I oczywiście będziemy rozmawiać o aferze z Kowołomin. Wydawałoby się, że powiedzieliśmy już wszystko, a to ciągnie się i ciągnie i ciągle pojawiają się nowe tematy. Mówiliśmy o tym, i to bardzo aktualne w dodatku, afera z Kowołomin nie jest historią sprzed dwóch, sprzed trzech lat, sprzed dziesięciu. Ona ciągle trwa. Niestety ma się dobrze, wszystko na to wskazuje. Wspólnie doszliśmy do wniosku poza anteną, ale teraz może to, możemy to wyartykułować, szukaj, że szukaj. Powstała obok tej takiej nadzwyczajnej kasty, o której mówi się bardzo dużo przy okazji reformy sądownictwa w Polsce. Nadzwyczajną kastą określa się środowisko sędziów, prokuratorów, a my wspólnie doszliśmy do wniosku, że gdzieś obok tej nadzwyczajnej kasty funkcjonuje zupełnie inna nadzwyczajna kasta, a być może jej istnienie i funkcjonowanie ma właśnie związek z istnieniem tej pierwszej. Tego nie można wykluczyć. Tą nadzwyczajną kastą są kredytobiorcy z KOK-u Wołomin. I teraz chciałbym panu zadać pytanie, dlaczego komornik nie przyjdzie do kredytobiorców z KOK-u Wołomin? Ja panu to zadam. A po co ma przyjść? Jak dziad wejdzie ci na konto? Po co ma przyjść? Nigdy nie przyjdzie komornik do kredytobiorców z KOK-u Wołomin. Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze pan to ujął. Przede wszystkim są to kredytobiorcy standardu, nazwałbym to VIP, czyli... Jakie dziady, wiesz, chytre. Tak to, wiesz. Nie wszyscy oczywiście, którzy... By nie chcieli pożyczyć, tylko chcieliby pożyczyć, wiesz, na duży procent. 800 zł plus. Wtedy ci, wiesz, wyskoczy. Jakie mądre, wiesz. Aferę z Kowołomin. Tej bajki, że stoi za tym jedyny kapitan Piotr P. i grupa zorganizowanych przez niego słupów. Ostatnio nawet przez syndyka na przesłuchaniu 7 grudnia w sprawie dotyczącym tam takiej marginalnej, ale toczącej pozbawienia części wynagrodzenia pana Mariusza Gazdę, byłego prezesa KOK-u Wołomin. Pan syndyk był uprzejmy nawet przedstawić... Oni by chcieli, żeby pan Jezus nic nie mówił, żeby pan Jezus usta zamknął, bo wiesz, dupki nie mogą słuchać mądrych rzeczy. No to więc, o czym my tu będziemy gadać? Potem pluli na niego, doprowadzając go do miejsca śmierci. Ale aż tak... Tak naprawdę chodzi o to, że... Jaka kwota wokół nich się... Wokół nich to się kręci... Około 2 miliardów, dobrze pamiętam? Nie, to jest tych takich, których społecznym nakładem pracy myśmy odfiltrowali z tej listy, która się pojawiła w oszacowaniu majątku z Kowołomin, bo musiała być ujawniona lista kredytobiorców, 1600 tych, którzy zalegają z kredytami na te 3 miliardy. Z tej listy odfiltrowaliśmy ludzi, którzy prowadzą aktywną działalność gospodarczą i generalnie są majątnymi ludźmi. I to lista około 350 osób, którzy minimum posiadają tych kredytów na blisko 900 milionów. Czyli około miliarda. Ten brakujący miliard, którego nie może się doliczyć od blisko 3. Pana zdaniem nie zostanie nigdy spłacony. Który nie zostanie nigdy spłacony, dlatego że to są... To jest cała, musiałbym Państwu tutaj mniej więcej zarysować ideę tego przekrętu z Kowołomin. To nie było tak, jak chcą, żebyście Państwo wierzyli, prokuratorzy czy media, które tą sprawę od czasu do czasu poruszają, że to brzydkie WSI wyłudziło te wszystkie pieniądze. No ale brzydkie WSI tam niewątpliwie było. Niewątpliwie tak, ale od roku 2012 do 2014 i ta autorska akcja kapitana Piotra Polaszczyka stoi za tym całym przekrętem wartym przynajmniej 3 miliardy w samym skoku Wołomina, a wreszcie skoków i spółdzielczości to pewnie miliardów 6 samych wyłudzeń. To bajka. I to bajka taka, miliardy wyłudzeń. Dopchnąć tą aferę z KOK-u Wołomin. Chodziło same o to, żeby wyłudzenia stworzyć wrażenie w ostatniej fazie. W tej fazie ja to nazywam po Bitwie Warszawskiej, czy po emisji filmu pod tytułem Bitwa Warszawska, realizowaną sfinansowanego przez KOK-u Wołomin. Takie groźne wydarzenie. Chodziło o to, żeby pokazać, że ta cała akcja z organizowaniem tych słupów
przez to WSI, to gro wyłudzeń ze skupu. Tak nie jest. To było organizowane po to, żeby domknąć sprawę, czyli żeby pokazać, że jest ten winowajca i jego mamy tylko sądzić, jego ścigać. I tutaj macie Państwo odpowiedź na to, dlaczego ci pozostali, którzy brali te kredyty znacznie wcześniej, od samego początku Skok Wołomin, bo tam są kredyty sięgające lat nawet 2005-2006 i niespłacane od 2013 roku, jak na rozkaz od połowy 2013 roku, to ludzie, którzy, można powiedzieć, takie otoczenie tej ośmiornicy gospodarczej, która gdzieś tam wokół tych służb specjalnych się wije, kręci i stanowi jakby taki drugi obiekt polskiego życia gospodarczego. To są ludzie zaufani, jak sądzę, służb, no bo udzielane im te kredyty były. I to ludzie, którzy według naszej wiedzy dostawali... No ale jakie kredyty? Kredyt a kredyt to... Dlatego, że to wiesz, są ludzie zaufani, nie 5 zł. Dlatego nie przyjdzie do nich ten komornik? Nie tylko, że zaufani, ale dlatego, że biorąc te kredyty, mieli gwarancję, że nikt do nich się nie zgłosi po te kredyty, po spłatę tych kredytów. Tak jak pan kiedyś tutaj cytował dwa programy, chyba czy wstecz, zeznania pana Roberta G., który uświadamiał tak, jednego... Były po prostu przerażające. Przerażające. To wszystko dotyczy... To była historia jego udziału w tym procederze. To jeden przypadek. Wchodząc tam, tak, był witany przez panią jedną chyba z zarządu, tak Skok Wołomin. Tak. Generalnie nie wiedział, o co chodzi. Miał tak wejść, podpisać, to jest, zainkasować pieniądze. To jest to, co się przedostało do opinii publicznej ze szczegółów śledztwa. Ale my mamy wiedzę z działania w tym temacie od 3 lat, z setek kontaktów z politykami, z kontaktów z ludźmi, którzy obili się o tą aferę, częściowo nawet nie uczestnicząc. No mamy wiedzę stricte operacyjną, która prokuraturze się nie podoba. My wiemy, jakie osoby z tych, których chociażby ostatnio, bodajże miesiąc temu, postawiła zarzuty prokuratora w sprawie wyłudzeń, czym bodajże 30 osobom. My wiemy, że faktycznie te osoby tam wylistowane, one brały tak naprawdę 20%. To nie ich trzeba szukać, tylko organizatorów tej tak zwanej odwróconej spółdzielczości. Oni się nazywali spółdzielnią tak naprawdę. Okej, czyli spółdzielcza kasa, spółdzielnie, wszystko się zgadza. Tak jest, tylko odwrócona spółdzielczość. Są dowody na to, że brali te 20%? Są dowody na to. Są zeznania? Są zeznania, natomiast tych zeznań nie chce traktować poważnie prokuratura. Na ostatnim spotkaniu, kiedy to było, no 2 czy 3 tygodnie temu, już nie pamiętam, no przyznam szczerze, że byłem zdumiony stanowiskiem prokuratorów, a to prokuratorzy z Departamentu Przestępczości Gospodarczej, którzy z ironicznymi uśmiechami zachowują się tak, jakby rzeczywiście wierzyli, że to ten kapitan Piotr P. Rockefeller, można powiedzieć, chyba służb specjalnych i te, które mieszają przy bankowości, jest winien wyprowadzki tych wszystkich pieniędzy. Jakby nie w ogóle nie przyjmowali takiej informacji, że stoją za tym ludzie, którzy, tak jak mówię, spółdzielnia, którzy tak naprawdę wyprowadzili te środki, gdzie to jest kwestia przesłuchań, chociażby tych 350 osób, którzy tych kredytów z jakich znanych tylko sobie przyczyn nie spłacają, mimo że horrendalne odsetki cały czas rosną. Ja zadając panu to pytanie na początku, dlaczego komornik nigdy nie przyjdzie do takich osób, myślałem, że pan odpowie w sposób banalnie prosty, bo się będzie bał. A opieram to na takiej historii autentycznej. Dlaczego? Pewnego komornika, który poszedł windykować osobę, która jest związana ze Skokiem Wołomin, ale akurat windykował tę osobę w sprawie kredytu zaciągniętego w jednym z banków spółdzielczych. Długo się opierał, nie chciał iść. W końcu zdaje się, że sąd przymusił go do tego, żeby jednak poszedł windykować ten majątek i kilka dni później został znaleziony martwy na bagnach. Tak, kojarzę ten przypadek, to przypadek wydaje się banku spółdzielczego na Darzynie, tak jest. Z tego co pan opowiada. Natomiast tutaj historia jest troszkę inna. Ta operacja Wołomin jest zabezpieczana znacznie wyżej niż to, co pan mówi, na poziomie tych kredytobiorców, bo to zakładalibyśmy, że za tymi wyłudzeniami stali ci, którzy te pieniądze de facto wzięli. Proszę sobie uświadomić, że oni ich nie wzięli, tych pieniędzy.
oni po prostu stanowili pas transmisyjny, podstawiali swoją tożsamość i pieniądze lądowały zupełnie gdzie indziej. To, że prokuratura nie chce się nad tym pochylić. Czy to nie były gdzie? Typowe słupy? Oczywiście, typowy słup to jest taki typowy słup, to jest taki, który się pojawia. Tak, dostanie 300 zł i bierze kredyt na 30 tysięcy. Tak. Mniej więcej taki był przelicznik. Natomiast tym się nie zajmujmy. Nas interesuje istota tej afery. To, żeby to, co prokuratura wykonuje, żeby to dało efekt finansowy. W momencie, jak prokuratura nie interesuje się zupełnie tymi osobami, czyli wiedząc skądś gdzieś a priori zakłada, że ma się tym nie interesować, tym wątkiem postępowania i tym, co wyczynia w tym postępowaniu syndyk i dysydenci postępowania upadłościowego, czyli de facto Bankowy Fundusz Gwarancyjny z jego prezesem panem Zdzisławem Sokalem i całym zapleczem prawnym, które jakby stara się wszelkimi metodami, żeby nie dopuścić do zgodnej z prawem sprzedaży w całości tego skoku wołomin, bo to zakłóca przebieg afery, to powoduje, że jakiś bank rzeczywiście może się upomnieć o tych 350 kredytobiorców na blisko miliard złotych, już nie mówiąc o tym, że jakiś bank upomni się o dokumentację skoku Wołomin od 15 lat działalności, w której gołym okiem widać, że było pranie brudnych pieniędzy na ogromną skalę i pokazują to śledztwa dziennikarskie, ale dziennikarskie, nie śledztwa prokuratury. O możliwości przejęcia w całości tego portfela, o którym pan mówi, przez bank. Mówiliśmy w poprzedniej audycji, mówiliśmy o tym, że żeby tak się wydarzyło, to tak naprawdę potrzebna jest ogromna polityczna wola, bo tu już tylko działania polityczne wchodzą w grę. Tylko polityczne rozwiązania mogą spowodować, że ta afera zostanie w końcu wyjaśniona, że państwo zrzeszeni w Stowarzyszeniu Świętego Michała odzyskacie swoje pieniądze. Tak, to co pan powiedział na końcu ma najmniejsze znaczenie w skali tej afery, bo to chodzi o te 100 milionów winnych, tym 800 poszkodowanym, aczkolwiek dla nich są to ogromne pieniądze. Oszczędności życia. Często oszczędności życia składane na czarną godzinę, czy na wychowanie, czy opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi, czy osobami starszymi, bo takie historie się bardzo często wśród tych osób zdarzają. Proszę sobie wyobrazić, że tych 800 sprawiedliwych de facto walczy w imieniu całego społeczeństwa o to, żeby ta afera znalazła wyjaśnienie, żebyśmy nie budowali jakiejś pseudo-dobrej zmiany na służbach, na nierozliczeniu największych afer finansowych, bo to nie ma większego sensu, bo to jest po prostu marnotrawienie jakiegoś społecznego zapału do zmian. Po prostu zwyczajnie. Ja bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24 w kulisach spraw. Moim państwa gościem był Marcin Karliński ze Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała. Ja ze swojej strony chciałem panu podziękować i nie żegnam się ze słuchaczami, ale ze względu na nowe obowiązki zawodowe, to też chciałbym podkreślić, że dzisiejszą audycję prowadzę absolutnie pro bono. Mam nadzieję, że Polskie Radio 24 utrzyma informowanie na bieżąco słuchaczy o tym, co się dzieje w sprawie skoku Wołomin. Ja podsumuję to tylko tak, dziękując panu za zaangażowanie, bo znamy się w tej sprawie. Banknot. Banknot, firma złodziejska. Tak, 500 zł za miesiąc, 5 tysięcy dają na 4 miesiące, to trzeba zapłacić 2 tysiące i 7 tysięcy za 5 bierzesz. Aczkolwiek powiem jest taka tak, złodziejska. W ostatnim czasie złodziejska. Te rzeczy, które się dzieją, a związane z aferą skoku Wołomin, chociażby nagle chce z niej wyjść, tej złodziejki. Ci, którzy byli twórcami systemu SKOK, wspomnę pana Jedlińskiego świętej pamięci, czy pana profesora Ciocha świętej pamięci, to są ci ludzie odeszli w ciągu ostatniego miesiąca. No, powiem szczerze, wypadałoby rzeczywiście, żeby państwo polskie zajęło się poważnie tą aferą, bo zdarzają się tutaj rzeczy nadzwyczajne i to polecam państwa pamięci. Nadzwyczajne, dziwne, nie chciałbym wysnuwać zbyt śmiałych
wniosków z tego, co pan mówi. Pozostawmy naszych słuchaczy z tym, niech sami wyciągną z tego wnioski, a ja jeszcze raz panu dziękuję. Dziękuję bardzo za wizytę w Polskim Radiu 24 i w Kulisach Spraw. Do usłyszenia, mam nadzieję. Wojciech Surmacz. Reklama. Dlaczego kupujesz nerneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz polskie gruszki Konferencja 2,99 za kilogramowe opakowanie, a słodkie banany 22% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ostro grasz. Na maksa. Ruszyła. Wielka wyprzedaż. O Jezu, dziadu, weź te reklamy wyrzuć. My nie chcemy reklam.